Dzień dobry Państwu, Agrosfera, Janusz Suszyna. Proszę Państwa, wśród roślin ciepłolubnych, które zagościły w Europie, a w tym i w Polsce, jest m.in. pomidor. Pomidor to roślina, która jest dla nas wszędobylska. Do czego byśmy nie sięgnęli, to można powiedzieć, że stara zabawa dziecinna. Spaghetti – pomidor. Zupa pomidorowa – pomidor. Papryka szczeciński – pomidor. I tak dalej, i tak dalej. No, tego pomidora więcej w sumie konsumujemy chyba w formie przetworzonej niż w formie świeżej, ale jesteśmy w rejonie Sandomierza, który słynął i nadal jeszcze słynie z uprawy pomidora, tego jednego z najsmaczniejszych, co zawdzięczamy klimatowi, glebie i nawet pomidor tej samej odmiany uprawiany w innym rejonie, w innym kraju, nie ma zazwyczaj takiego smaku, takiego aromatu, jak pomidor uprawiany pod Sandomierzem. Stąd też gościmy u jednego z nielicznych już producentów pomidora palikowego w okolicy Sandomierza, w Ostrołęce koło Sandomierza, u pana Adama Rewery. Dzień dobry. Witam. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pomidora w rejonie Sandomierza, to razem z rozwojem bazy surowcowej zakładów przemysłu owocowo-warzywnego w Dwikozach, swego czasu ten pomidor był wymuszony, jego uprawa przez zakłady. Był ten pomidor uprawiany jak gdyby pod kominem, w najbliższym jego otoczeniu. Z czasem stawał się dość dochodową uprawą i ten pomidor w uprawie palikowej zaczął pomału się rozszerzać coraz bardziej. I sięgał w promieniu tego komina nawet do 30 km. Z czasem producenci pod kominem doszli do tak dużej wprawy, że dla nich bardzo atrakcyjny był rynek krakowski, rynek katowicki i tam tego pomidora wywozili. I pod samym kominem tego pomidora w zasadzie było coraz mniej. Stąd też ta uprawa się rozprzestrzeniła w promieniu prawie 30 km. Uprawa ta prowadzona była przede wszystkim przy palikach, tak jak to tu widzimy. Paliki te zazwyczaj są około 150 cm, tak by można było je wbić około 30 cm, bo później jego uprawiamy i prowadzimy go zwykle na 1-2 pędy i różnie prowadzimy. W zależności od... Jedna roślina do palika lub dwie. Tak jest. I panie Adamie, tu jest prowadzone. Jak widzimy, tutaj prowadzimy dwie rośliny do palika na dwa pędy. I każda roślina na dwa pędy. Każda roślina jest prowadzona na dwa pędy. Tak jest. I tu przy tym prowadzeniu taka specyficzna sprawa, który pęd wyprowadzić na dwa pędy. Zazwyczaj pod gronem kwiatowym mamy taki jeden silny pęd. Widzimy, on już się tam zaznaczył. I jest to pęd podgronowy, właśnie, który jest najmocniejszy, tak, i którego próbujemy wyprowadzić. I tak jest. Wszystkie inne tak zwane wilki, pędy w kątach liści usuwamy i w ten sposób wyprowadzamy dwa pędy. Niektórzy prowadzą na trzy pędy, wtedy wyprowadzamy tak zwany pęd odziomkowy, wyrastający na mniej więcej na wysokości gleby, na więcej tak jakby z szyjki korzeniowej, ale jest to trudne wyprowadzenie, bo ten krzew jest dość mocno zagęszczony. Swego czasu, proszę Państwa, baza ZPOW Dwikozy liczyła około 5000 hektarów. Dziś w rejonie Sandomierza trudno doliczyć się 500 hektarów. Oj, chyba nie. Pewna pani Ania mnie pytała, czy na ziemi lekkiej można pomidora uprawiać. Można, ale trzeba mu pomóc troszeczkę w spełnieniu warunków glebowych i odżywczych. Tu akurat, panie Adamie, my jesteśmy w dolinie rzeki Wisły, tak jest, na Madach i tak tu jest. Warunki glebowe są, rzecz można powiedzieć, bardzo dobre. Albo najlepsze, można powiedzieć. Najlepsze, nawet. Tylko jak tu z glebą jest? Czy jest dobry podciąg? Bo gdzieniegdzie tutaj, na tych Madach, mamy problem z warstwą piasku. Czy iłu czasem? Bardziej jaka iłu. Tu jest sytuacja glebowa? Tutaj mamy tak gdzieś na 60 cm warstwę piachu. Z podsiąkaniem nie ma problemu, chociaż w latach suchych zdarza się, że jednak trzeba zastosować... Ten piasek filtruje, tak, i nawadnianie. Trzeba nawadnianie. W związku z tym widzimy, że tutaj gdzieniegdzie rozkładacie troszeczkę nawadnianie dalej, tam w następnej części jest rozłożone nawadnianie T-tape. Wspomagamy sobie tym i wodą, i nawożeniem, bo również pomidor
kocha jeść, więc no, staramy się mu pomóc. Mhm. Tutaj mamy bardzo przepuszczalną glebę, więc jeśli brakuje tych opadów, trzeba mu pomóc. Trzeba nawadniać, trzeba dostarczać nawozy mineralne, ponieważ szybko jest przepłukiwane. Temperatura tej gleby jest bardzo ważna. Ona bardzo szybko się nagrzewa, a pomidor kocha taką glebę, gdzie może się szybko nagrzać i system korzeniowy błyskawicznie może pobierać wszystkie minerały, które potrzebne muszą do wegetacji. Tak. Gdyby nie było tej warstwy przepuszczalnej, to pewnie tego nawadnienia by nie było potrzeba, bo pomidor jako roślina ciepłolubna lepiej nam się odwdzięcza często wtedy w lata ciepłe, suche niż przekropne, tak, bo wtedy choroby tak. niestety jest, zrobią swoje. Jest bardzo wrażliwy na choroby tu wszystkiego widzimy, rodzaju. Tu widzimy z rozsady, Państwo pomidory robią, bo ekstremalnie tak, można robić i z sieją wprost do gruntu. Można. I jak w Państwa gospodarstwie wygląda produkcja rozsady? Kiedy jest wysiewany pomidor? Czy to jest Wasza produkcja tak, rozsady, tak, czy jest, rozsada kupowana? Jest to nasza rozsada. Siejemy ją w multiplat. Nie robimy starym sposobem typu skrzyneczki wysiewne, prawda? Od razu siejemy w multiplat. Inspekty też poszły w niepamięć. Tak, jak najbardziej. Staramy się ograniczyć jak najbardziej pracę, żeby zminimalizować potrzebę pracy i potrzebę pracownika. Więc wysiew jest wprost do multiplatów na dwie tury co dwa tygodnie. Pierwszy wysiew jest około 15 kwietnia i końcem kwietnia. Na dwie tury siejemy, po to, żeby też nie była praca lawinowa, prawda? Mhm. Wszystko naraz, tylko na spokojnie. Tutaj plantacja jest hektarowa, żeby ją spokojnie sobie obrobić. Wysiew w multiplaty oczka jakiej objętości, pojemności? Pojemności. Pojemności to ciężko mi powiedzieć, ale jest to multiplat 96 oczek i aha. 54. Czyli to są te małe oczka, czyli raczej około, mniejsze. Około 15-20 gdzieś tak centymetrów sześciennych to będzie, czyli to są te małe oczka. Tak czy jest. Później z nich przesadzacie w większe? Nie, nie. Jest, już w tych, tak jest, tak w tych już służy do wysadzania na miejsce stałe. Tak jest, ponieważ sadzarką, którą dysponujemy, ona pomieści bryłkę korzeniową szerokości 4 cm. Więc, więc akurat nie. Maksymalnie te 56 jest 4 cm, 4,5 chyba bryłka korzenia, więc na tym się zamykamy i tutaj jest sadzenie. Później wiadomo jest cieplej, rozsada rośnie szybciej, więc stosujemy mniejszy multiplat. Ograniczamy miejsce, ograniczamy potrzebę torfu, a sadzonka po 3-4 tygodniach praktycznie się wyrównuje, co widać. Zresztą tam mamy z większych, tu mamy z mniejszych, one już praktycznie są takie same. Proszę Państwa, roślina jako ciepłolubna, pomidor jako roślina ciepłolubna jest wrażliwy na chłody. Dobrze zahartowany pomidor obserwowaliśmy kiedyś, że potrafi wytrzymać przymrozki do minus półtora stopnia Celsjusza, ale to dotyczyło pomidora z sieją wprost do gruntu i przymrozek krótkotrwały. Bardzo. Natomiast w przypadku pomidorów z rozsady, może jeszcze nie bardzo zahartowanej, no, temperatura poniżej zera już jest bardzo ryzykowna. Tak, poza tym trzeba o tym pamiętać, że z pomidorem nie trzeba się spieszyć z wysadzaniem, bo musi być ziemia nagrzana do temperatury chociaż tych plus 8, plus 10 stopni Celsjusza, bo inaczej mamy problem z pobieraniem składników pokarmowych. Pomidora często lepiej później wysadzisz niż za wcześnie. Jeżeli za wcześnie go wysadzimy przy niskiej temperaturze, będzie problem z pobieraniem fosforu. I widzimy czasem pomidory takie skarlone, fioletowe, pędy. Tak, tu tego nie widzimy. To jest to, że pomidor walczył z brakiem właśnie fosforu, antocjanem się właśnie przebarwiają. I tu w dolinie często lepiej tego pomidora no, po tak zwanych ogrodnikach posadzić tak. po 15. Natomiast w Sandomierskim, na wyżynnej części, można pomidora sadzić już po 5 maja. Natomiast tutaj przed 15, w tym zaniżeniu w dolinie, raczej nie. Kiedy tu w praktyce wysadzacie pomidora? Wszystko zależy, jakie są warunki. Staramy się sadzić, właśnie tak jak pan doktor powiedział, po 15. Gdyż jest to bezpieczne, prawda? Mhm. Nie spotykamy się z przymrozkiem. Lecz no, tutaj przy plantacji towarowej i chęci uzyskania wcześniej plonu, sadzimy go, tak jak pan doktor powiedział, około 5-6 maja. Mhm. W razie czego zabezpieczamy to zraszając wodą. Jeśli trafi się przymrozek, jeśli nie, no to nie, prawda? Czyli troszkę ryzykujecie. Tak jest, tak jest. Ale proszę Państwa,
wielu producentów też mówi, że tu, na tych madach nadwiślańskich, sadzenie z opóźnieniem, nie ryzykując przymrozku, po 15 maja, ta mada łatwo, jest zazwyczaj glebą ciemno, łatwo absorbuje promienie słoneczne, szybko się nagrzewa i ten pomidor wysadzony tu po 15 maja jest w stanie dogonić pomidora sadzonego na wyżynie tego około 5 maja. Tak się odwdzięcza ta mada. I pomidor później rośnie w niesamowitym tempie. Pomidor ten na tej madzie jest tu dość duży, ładny, okazały. Niemniej jednak tutaj w tej dolinie czasem są, no czasem, przeważnie są mgły. W związku z tym jest tu dość spore zagrożenie chorobami, większe niż na tych na wyżynnej części. Ten pomidor jest ładny, dobrze uwodniony. Na wyżynnej części często te owoce są troszkę może mniejsze, aromatyczność jest często można spotkać, że jest większa. Jeśli chodzi o, także było to tu jest sadzone 10, powiedzmy 15 maja, gdzieś tak sadzicie. Sadzicie to tradycyjnie przy palikach. Tak i ten pomidor głównie ma zejście, no chyba nie dla przemysłu jak za dawnych czasów, no ale przede wszystkim na rynek świeży. Czyli rynek, dążycie tu do dobrej jakości owoców. Tak jest. W dawnych czasach uprawiali się tu pod Sandomierzem, był uprawiany odmiana Erlis, z zachodu ściągnięty, popularnie u nas nazywany najwcześniejszy. Był to pomidor stosunkowo jednak miękki, trudno do transportu, trudny, bardzo. Aromatyczność jego była niesamowita. Później weszły nam odmiany holenderskie, których smak no, nie dorównywał Erlisowi. Ale teraz te odmiany, które nam tutaj zaczynają wchodzić, one, nie wiem, albo się przyzwyczaliśmy, że one nam smakują, albo ten klimat tutaj im odpowiada, albo po prostu one są w hodowli dobierane pod kątem również aromatu, smakowitości. Również. Na jakie odmiany tu się nastawiacie? Bo myślę, że najwcześniejszy poszedł już w daleką niepamięć. Tak jest, w daleką niepamięć, to się zgadza. Sadzimy tutaj odmianę dyno. Jest to odmiana śliwkokształtna. Zaznacza się bardzo dobrym smakiem, aromatem. Jest to odmiana wiotko-łodygowa, typowa do przemysłu. Typowa na zbiór przemysłowy. Lecz my staramy się wyprowadzić ją jako odmianę deserową, aby ten owoc był większy, bardziej kształtny, wybarwiony. Dlatego sadzimy go przy palikach, aby nie miał uszkodzeń, ponieważ produkowany typowo pod przemysł, no niestety ma kontakt z ziemią. Czy on jest ściółkowany słomą, prawda? Czy jest na czystej glebie? No niestety nie ma tego wyglądu i jakości do choćby nawet przewożenia, jak pomidor przy paliku. Ta konkretnie odmiana uzyskała aprobatę klientów, jeśli chodzi o jej wygląd i smak. No właśnie. Można powiedzieć, że rozkochaliśmy klientów w tej odmianie. Tak, dyno słynie z bardzo dobrego smaku. Jeszcze klimat sandomierski to jeszcze podkreśla, bardziej podkreśla, uwypukla. Ale tutaj wysadzicie przy palikach. Ile gron wyciągacie tu? 6-7. Nawet 6-7? Tak jest. I dyno się da wyprowadzić na 6-7? Da się wyprowadzić. No to niesamowicie. I dyno, proszę Państwa, jest odmiana raz smaczno-aromatyczna. Wielu osobom przypomina tego naszego najwcześniejszego z dawnych czasów. No i co ciekawe, jest to odmiana bardzo jędrna, twarda. Tak jest. Ona się również nadaje dla przemysłu, bo można tego pomidora kroić w kostkę. Jak najbardziej. I go mrozić. Jak najbardziej. Ma bardzo mało wody, jest bardzo dużo briksu, tak, to prawda. Ale proszę Państwa, pomidor pod Sandomierzem w uprawie płaskiej dla przemysłu nie jest uprawiany, chociaż jest to uprawa niskonakładowa wtedy i przemysł tylko taką chce, bo przy uprawie, przy palikach niestety koszty są takie duże, bardzo, że producent by po prostu ekonomicznie by na tym nie wyszedł. Nie. Ale pod Sandomierzem nie daje rady w zasadzie uprawa pomidora na płask, bo ziemie są no, nieco cięższe i na tych ziemiach próchniczych, no niestety, ale nie możemy się obyć bez drutowców. Owoc, który będzie leżał
na ziemi, dotykał ziemi, na pewno drutowiec go zostanie znajdzie. Uszkodzony, tak jest. A niestety konsument nasz nie jest przyzwyczajony do jedzenia pomidora z mięsem. Tak woli oddzielnie jeść. Tak jest. No stąd też, jeżeli chcemy uprawiać pomidory z powodem w ogóle Sandomierza, to przy palikach, a wtedy tam drutowiec do niego po prostu nie trafi. I ten pomidor jest uprawiany właśnie na świeży rynek i może swobodnie konkurować i skoro jest dalej uprawy, na rynek znajduje miejsce, czyli konkuruje z pomidorami spod osłon. Oczywiście. Z pomidorami importowanymi. Jak najbardziej. I dlatego, proszę Państwa, ten pomidor w sumie jest on, jest tani, jeśli chodzi o wyprodukowanie. Więc ten pomidor nasz palikowy w miesiącach, gdzieś od połowy lipca, bo chyba wtedy się zaczyna plonowanie tego pomidora. Po 15 już. Po 15 lipca. Tak jest. Od 15 lipca, mniej więcej do połowy września, do końca września, jest w stanie konkurować z pomidorem importowanym, z pomidorem również spod osłon, bo tańszego pomidora w tym czasie nie ma wyprodukowanego. No raczej nie ma. I w tym okresie... W tej jakości na pewno. Tak, nie. I w tej jakości. I w tym okresie ten pomidor ma szansę nawet być produktem eksportowym na zachód Europy, jeżeli to wykorzystamy. No, w tym, jeśli chodzi o nawożenie, bo kto chce się brać za pomidora, nawet na działce dla siebie by chciał o takiego rarytasa sobie zrobić przy paliku, no przede wszystkim trzeba o tym pamiętać, że pomidor jest żarłoczny, jeśli chodzi o potas, bo sam w sobie ma dużo potasu. Tak jest. No. I jeżeli jest niedonawożona ziemia w potas, niestety robią się ciemne, twarde plamy na owocu, które nigdy nie dojdą do siebie, nigdy się nie wykolorują. Nigdy, nigdy. Czy z potasem, jak tutaj jest sytuacja z potasem? Czy pilnujecie potas co roku? Robiona jest tu analiza? Czy jest to nawożenie bardziej orientacyjne, jeśli chodzi o kwestię potasu? No nie, raczej staramy się robić analizę gleby co roku. Mhm. Co roku, żeby wiedzieć, na czym się stoi. Wiadomo, że teraz za wszystkim idą pieniądze, koszty. Więc trzeba wiedzieć, ile trzeba go dać, żeby było tak, jak trzeba, ale żeby nie przesadzić. A w drugą stronę też nie przesadzić, prawda? Mhm. No. Jeżeli nie zadbamy o potas, no możemy często nic nie zebrać, będą to tylko twarde plamy na owocach. A drugim problemem, jaki jest wśród producentów i udziałkowców, jest sucha zliza wierzchołkowa, która u pomidorach objawia się suchym zgniciem na czubku owoca. Tak jest. Jest to spowodowane brakiem dostępności wapna, czasem z powodu braku wapna z ziemi, czasem braku dostępności wapna, pomimo że on jest, ale czasem w okresie suszy ten wapń nie jest transportowany do owoców i te suche gnicie się pojawia i ten owoc nie jest po prostu handlowy. Czy z tą kwestią macie problem? Ewentualnie, że tak, jak walczycie z nim? Oczywiście. Tu też popieramy się analizą gleby. Mhm. Trzeba wiedzieć, jaki jest pH gleby, jaka ilość jest wapnia dostępnego dla pomidorów. Dodatkowo zabiegi po posadzeniu. Już od czasu produkcji sadzonki delikatne zabiegi saletrą wapniową, najprostszą, najtańszą. Ale dolistnie czy doglebowo? I dolistnie, i później doglebowo, pogłównie. Po prostu tak nazwie to podsypujemy sobie, tak jak to się nazywa tutaj, dostarczamy wapń razem z azotem, pogłównie, prawda, pod krzaczki. W międzyczasie gdzieś około 6 tygodnia produkcji, a później gdzieś w połowie sezonu. Czy rozumiesz, że wyczuwacie, że pogoda jest sucha, ciepła, słoneczna bardzo, jest obawa o transport wapna, to wtedy ewentualnie wchodzicie w dolistnym dokarmianiu wapna, żeby go dostarczyć, bo nie ma co liczyć na transport tego wapna wtedy. No nie, przy suszy, przy niedoborze wody rzeczywiście jest problem, a szczególnie ta odmiana jest bardzo wrażliwa na niedobór wapnia i przy suszych latach oczywiście okaże się na owocach, sucha zmielizna wierzchołkowa. Tak jest. A kiedyś jeszcze do przyspieszenia zbiorów stosowana była hormonizacja, czyli dostarczanie z zewnątrz auksyny poprzez zapylanie pomidora. Czy ten zabieg odszedł w niepamięć, czy jeszcze funkcjonuje w jakiejś skali? Rozumiem, chodził o betoksyn. Tak, o betoksyn. Nie stosujemy go na polu, ponieważ mamy
trzmiele sobie latają, pięknie zapylają, nie brakuje ich. Jednakże pod tunelami pierwsze grona stosuje się jeszcze hormonizacji. Jest zbyt zimno, gdy pierwsze owoce kwitną, a również jesteśmy producentem tej samej odmiany w uprawie tunelowej, więc stosuje się hormonizację na pierwsze grona. Później już jak jest troszeczkę cieplej, trzmiele sobie lepiej pracują, zapylają sobie naturalnie to. Z betoksonu jest to stara nazwa handlowa związku, który zawiera auksyny. Sprawa jest taka, że jeżeli zostanie naturalnie zapylony i zapłodniony kwiat, owoc powstaje, wytwarzające się tam nasiona produkują substancje wzrostowe, w tym auksyny, i po tym auksyn rozrasta się karp, czyli owocnia pomidora. Jeżeli chcemy przyspieszyć zbiór, dostarczamy przez zapylanie auksyny z zewnątrz, właśnie w tej nazwie handlowej preparatu, którego już nie ma na rynku, betoxon, i dostarczając z zewnątrz substancje wzrostowe, nie musi ten owoc czekać na zawiązanie się nasion, rozrasta się karp owocu po tej substancji wzrostowych tych z zewnątrz. Zawiązuje się wówczas owoc około tygodnia, 10 dni wcześniej, ale w owocu tym w środku te pestek nie ma, są w zasadzie w zaniku, tylko że co ciekawego, ten owoc rozrasta się jak gdyby górną częścią kwiatu i nadal reszta okwiatu przy szypułce zostaje. Ta reszta okwiatu jest podatna na szaropleść, więc najlepiej albo trzeba by wtedy dodatkowe zabiegi na szaropleść stosować, albo wyspubywać ten resztkę tego okwiatu. Jeżeli natomiast ten owoc pozwoli mu trochę później się zawiązać, wtedy rozrastając się owoc wypycha ten okwiat do góry owocu, zostaje na czubku owocu, na związkami przewodzącymi oderwany od całego owocu, nie zagraża wtedy pojawieniu się szarej pleśni. I tu dzisiaj właśnie oficie występujące trzmiele pod namiotami specjalnie hodowane, a tutaj przebywające zapewne na Wałach Nadwiślańskich, tak pewne odwiedzają wasze uprawy polowe i pomagają w naturalnym, efektywnym zapyleniu się tych owoców pomidora, bo proszę Państwa, w zasadzie w pomidorze to tylko trzmiel jest możliwy, żeby efektywnie zapylił, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, pozwolę sobie urwać jeden kwiatek. Proszę bardzo. Zapłacę za ten owoc, że w pomidorze, jeżeli zobaczymy ten stożek żółty w środku, to jest pręcikowie. Zrośnięte z sobą pręciki, w których od spodniej strony są pylniki. I w zasadzie ten pyłek, który spada z tych pręcików, nie ma innej możliwości, jak tylko spaść na słupek, który tam się w środku znajduje. Ten pomidor nie ma szans zapylić się krzyżowo poprzez przeniesienie pyłku z zewnątrz. Tam tylko trzmiel ewentualnie może sięgnąć do środka i wypić sobie to, co tam chce. Ale chociaż przekrzyżowań raczej nie bierze, bo jego nie interesuje pyłek, tylko raczej nektar. W przeszłości, proszę Państwa, gdy pomidor był ściągnięty do Europy jako dzika psianka, on przez to ułożenie kwiatu, on był bardzo odporny na przekrzyżowania się. Ale jak Polak, nie tylko Polak, ale Europejczyk zaczął kombinować z tym kwiatem, okazuje się, że zobaczył, gdzie są pylniki, bardzo łatwy sposób, pęseto, można wykastrować ten kwiat i nanieść pyłek z innej rośliny na słupek. Okazało się, że jest to roślina bardzo wdzięczna do tworzenia różnych krzyżówek, nowych odmian. I w dniu dzisiejszym mamy odmiany pomidorów o najróżniejszej wielkości, od perełek malutkich do gigantów dochodzących do pół kilograma. Od owoców o barwie żółtej poprzez pomarańczowe, czerwone, bordowe, brązowe do czarnych i o różnej zawartości składników też pokarmowych w sobie, więc okazuje się, że jest odmiana bardzo wdzięczna w pracach hodowlanych. Czy z odmian tylko dyno tutaj macie, czy coś jest jeszcze więcej dla przemienności, dla urozmaicenia? Nie, jest tylko dyno, ponieważ ta odmiana sprawdza się w tych naszych warunkach tutaj nadwiślańskich najlepiej, więc uprawiamy jedynie dyno. Jaka wielkość średnia dyno jest owocu? Jaka wielkość średnia? Czy w masie?
Ciężko powiedzieć. No, dobry handlowy pomidor, taki dla oka, żeby był w miarę duży, a nie za duży, tak około 120-150 gram. Ja myślę, że tutaj 100-120 gram. Czyli to jest ta wielkość taka pokupna, fajna. Tak, i on jest taki kształt bardziej okrągły, czy limowaty? Limowaty, śliwkowaty taki kształt. Mhm. Tak jest. No, zwykle kształty takie baryłkowate się mówi limowate, bo to odmiana lima pierwsza była, która miała taki właśnie kształt. Zazwyczaj one się kojarzą z twardością, z jędrnością i w miarę z równomiernością dojrzewania, wybarwiania się owocu. I w jakim okresie przy dostosowaniu się do warunków klimatycznych, gdyby jakie to są, w jakim okresie następuje zbiór pomidorów? Taki masowy, no to jest sierpień, prawda? Mhm. To jest taki, Ale zaczyna się? No około 15 lipca. Po 15 lipca? Tak jest. Po 15 lipca takie pojedyncze sztuki zbieramy, no i systematycznie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz więcej. Takie największe przesilenie, najwięcej go jest na tej odmianie po 15 sierpnia. Tak, od 15 sierpnia do 15 września jest najwięcej tego pomidora. Wtedy. Statystycznie porównując rejony lubelski, krakowski, łódzki, jak Skierniewice, no sandomierskie ma najdłuższy okres bezprzymrozkowy, które przede wszystkim determinuje możliwość uprawy pomidora, bo ten przymrozek jesienny, on kończy uprawę zbiór pomidora. Statystycznie pierwszy przymrozek jesienny na wieża sandomierskie około 20 października. W ciągu, no, na 10 lat, ile lat Wam się udaje, nie udaje ucieknąć przed mrozami ze zbiorem? Ile razy w ciągu 10 lat? Tak, tak. Jaki to jest udział na 10 lat? Bo nie wierzę, że we wszystkie lata uciekniecie z całym pomidorem przed mrozami. Nie udaje się. Ja myślę, że odkąd ja pamiętam, to 10 lat ostatnie, dobrze. Myślę, że dwa razy tak było, że spora część pomidora, ale to wcześniej przymrożek wystąpił. Mhm. Jak 20, to było około 15 października i tak ze 20% zostało na polu. Jest to przykry widok, bo duża część bardzo ładnego pomidora jednak zostaje. On się już praktycznie nie nadaje do niczego. Mhm. Gospodarstwo jest prowadzone rodzinnie, tak? Tak, jak najbardziej. I jaką uprawę pomidora Wam się udaje z dobrym efektem uprawiać i sprzedać? Bo sprawa dystrybucji, przychodzi do handlu, to też jest niesamowita praca. Tak, tak. Trzeba to zerwać, trzeba to wysortować, trzeba to oczyścić. Schodzi. Mhm. Schodzi. Więc takie pytanie, kiedy Pan jeździ na wczasy? Co to takiego? No właśnie. W naszym gospodarstwie czas jest na odpoczynek, jeśli mówimy o tym. Między Bożym kiedy jest czas na odpoczynek? Między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, tak szczerze mówiąc. To krótko. Bardzo, bardzo krótko. Gratulujemy tak świetnej uprawy, radzenia sobie w tych warunkach. Nie przesądzajmy, bo jeszcze dopiero zaczynamy. No, statystycznie zawsze jest te ileś tam lat, które jest niepowodzeń z różnych względów. No to jeszcze nie zapytaliśmy się, a jak problem ewentualnie tutaj z powodziami, których parę nawiedziło ten rejon? No, w 2010 roku. Jak widzimy, jesteśmy po sąsiedzku wału, a z drugiej strony już mamy Wisłę. Tutaj w tym miejscu... A co było w 2010? W 2010 nie mieliśmy tu wody na szczęście. Były podsionki, były faktycznie w jakichś zaniżeniach. Tutaj w samej Ostrołęce jesteśmy na lekkiej górce, więc dookoła wsie Kośmierzów, Zajezierze, nawet Bogoria Skotnicka są jakieś 2 metry niżej. Także no, mamy to szczęście. Mhm. Hipsometrycznie jesteśmy na górce, więc to nas ratuje. I 2010 rok, no nie mieliśmy strat. Raczej udało się wszystkie plantacje utrzymać w porządku. Mhm. No, mamy mocne obwałowania, co tu dużo mówić. I rodzinie, jakie areał pomidora Wam się udaje obsłużyć? Tutaj mamy w tym roku troszeczkę więcej, ale hektar. 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 To... Z tego, co wiem, jest przy czym pracować. Jest, jak najbardziej. Także życzę troszkę czasu na odpoczynek i życzę powodzenia w uprawie, no i żeby w tych 2 szczytowych miesiącach konkurować z Europą. Oczywiście. I życzę eksportu. Powodzenia. Miejmy nadzieję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery.